imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Niektórzy z nas pamiętają 16 czerwca 1999 roku. Pogoda była podobna, a cała Sądecczyzna, Limanowszczyzna żyła wizytą Ojca Świętego na naszej ziemi. Kiedy Ojciec Święty przybył do Starego Sącza, mówił dużo o świętości, o miłości. Dziś, gromadząc się tutaj na Skiełku, pragniemy nie tylko wspominać Ojca Świętego, nie tylko podziwiać Go, ale przede wszystkim pragniemy się w Jego nauczanie zasłuchać. Bo powrót do nauczania świętego Jana Pawła II jest istotą naszego życia, istotą Ewangelii, bo przecież on z Ewangelii czerpał tak wiele mądrości swojej, ale także tej mądrości Bożej. Serdecznie witam was, kochani bracia i siostry, którzy w pewien sposób pielgrzymujecie tutaj na naszą górę. Witam wszystkie władze samorządowe, różnych szczebli, ale w sposób szczególny witam tych, którzy tutaj tak pięknie troszczą się o to, by ta góra nie tylko miała turystyczny wymiar i turystyczny charakter, ale by ta góra była także właśnie miejscem spotkania na modlitwie. Niech dobry Bóg wspomoże nas, a my prośmy Pana Boga o Boże błogosławieństwo dla nas, dla naszych rodzin. Prośmy o to, by nauczanie świętego Jana Pawła II przenikało głęboko do naszych serc i je przemieniało. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który płacisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Czytanie z Księgi Proroctwa Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę. Z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na Górze Oliwnej. Na wysokiej górze izraelskiej zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc. I stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka. Wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają, że ja jestem Pan, który sadzi drzewa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze. Z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie
także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Kochani bracia i siostry, pochylając się dziś nad Słowem Bożym dzisiejszej Ewangelii, pragniemy w tych okolicznościach przyrody powrócić do bardzo ważnych słów. Nie słów Chrystusa, ale słów świętego Jana Pawła II, wypowiedzianych w Starym Sączu 25 lat temu. A mówił o świętości. Mówił o potrzebie świętości w naszym życiu. O potrzebie świętych. Bardzo często zastanawiamy się, kim jest człowiek święty. Próbując tą świętość w jakiś dziwny sposób zbanalizować. Rysujemy aureole, skrzydełka, uważając, że to wszystko to świętość. I czasami ograniczamy tych świętych do ludzi wyjętych spoza rzeczywistości. Ale święty Jan Paweł II właśnie tego nas chciał nauczyć, że świętość to normalność. To budowanie Królestwa Bożego, o którym mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii w swoim życiu. Jak budować Królestwo Boże? Królestwo Boże budujemy nie wielkimi czynami spektakularnymi. Budujemy codziennym życiem, codziennym trudem, codziennym wyborem Chrystusa i Jego Ewangelii. Królestwo Boże w nas, w naszym życiu jest nieraz niezauważalne, albo bywa bardzo małe, ale ono jest. Rozwija się dzięki Bożej łasce, dzięki Komunii Świętej, dzięki spowiedzi, dzięki uczynkom miłości. Tak budujemy świętość i my, kochani bracia i siostry. Bo przecież zarówno ty, jak i ja, każdy z nas, przez Boga został wybrany do świętości. Bo nasze czasy potrzebują ludzi świętych. Potrzebują ludzi, którzy nie wstydzą się Chrystusa, nie wstydzą się Boga, dla których Boże przykazania to prawo najważniejsze i nie ma nic piękniejszego ponad to. To jest nauka Chrystusa. Prosta, nieskomplikowana. Czasami tylko człowiek ją bardziej komplikuje. My potrzebujemy ludzi świętych, a Bóg pragnie naszej świętości. Pragnie budować Królestwo Boże w naszym życiu, w twoim i moim. Królestwo miłości, prawdy, piękna, dobra. Królestwo miłosierdzia i przebaczenia. To jest prawdziwa Chrystusowa Ewangelia. I nie powinniśmy się wstydzić, nie powinniśmy zapominać o niej. Święty Jan Paweł II, papież rodziny i papież miłosierdzia, bo tak go określają dzisiaj bardzo często Włosi, to człowiek wyjątkowego formatu. Formatu, który bardzo wielu próbuje zniszczyć. Ale świat potrzebuje ideałów. Świat potrzebuje autorytetów. Bez różnicy, co by mówił. Świat chce, byśmy byli takimi ludźmi zapatrzonymi w ludzi, w innych, w tych, których Kościół nazywa świętymi, ale tą świętością też pewnie emanują ci, którzy już przeszli na tamtą stronę. Ci, którym Pan Bóg dał niebo, dał łaskę przebywania z nimi.
Oni budowali Królestwo Boże. Drodzy, ten krzyż, który tutaj stoi, jest bardzo wymownym znakiem naszej wiary. Jest wymownym znakiem naszej pamięci. I chwała Bogu za to, że On tutaj jest. Że On przypomina ludziom o Bogu i tym, którzy wierzą, i tym, którzy nie wierzą. Chodząc tutaj na skiełek, jest pewnego rodzaju wyrzutem i przypomnieniem, że nie można budować świata bez Boga, tak jak uczył nas święty Jan Paweł II. Bo jeżeli Boga wyrzucimy z naszego życia, to nasze życie straci to, co najważniejsze. Głęboki sens. Dzisiaj, kochani, udowadniacie swoją obecnością. Pokazujecie innym, że wierzycie, że krzyż jest dla was ważny. Rozpoczynamy dzisiejsze świętowanie od Eucharystii, co ukazuje też ważność tego, iż Chrystus w naszym życiu ma głęboki sens i miejsce. Cieszymy się, że właśnie dzisiejsza niedziela nabiera tego papieskiego charakteru, że nie będąc na starosądeckich błoniach, możemy tutaj wspólnie razem trwać i się modlić. Bogu niech będą dzięki za świętego Jana Pawła II. Bogu niech będą dzięki za ten krzyż tutaj postawiony 25 lat temu na pamiątkę jego wizyty w Starym Sączu. Bogu niech będą dzięki za każdego i każdą z was. Za to, że na miarę swoich możliwości budujecie Królestwo Boże w swoim życiu. Niech Chrystus otworzy wasze serca na tajemnicę Jego miłości. A święty Jan Paweł II niech błogosławi wam wasz trud, waszą pracę i wasze rodziny. Niech się tak stanie. Amen. O niewysłowione szczęście zajaśniało, gdy słowo wcielone serce nam swe dało. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus martwychwstał, Chrystus powrócił.
Boże pozdrowiony, Baranku Boże, zbaw nas, gdy wiecz Państwa nazwać się trochę. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, święty. Kochani, Bóg zapłać wam za dar wspólnej modlitwy, bo właśnie w takich momentach ta modlitwa nabiera specyficznego, mocnego akcentu, akcentu wspólnotowego. Czujemy się tu na skiełku wspólnotą. Bóg zapłać organizatorom, panu wójtowi, Centrum Kultury, panu Jarosławowi, Bóg zapłać panu Andrzejowi za filmowanie, panu Ignacemu za dzisiejszy śpiew w orkiestrze. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przygotowali dzisiejsze też i posiłki. Kochani, cieszę się, że mogliśmy się wspólnie razem tutaj gromadzić. Pewnie niektórzy będą mi wypominać potem, że za dużo dziękuję, albo że tak już troszeczkę się starzeję w ten sposób, ale pozwólcie, że to dziękczynienie zamieńmy na Boże błogosławieństwo. Niech ono wam towarzyszy i w dzisiejszym zejściu z tej góry, ale także niech będzie takim błogosławieństwem na zdobywanie gór świętości. Wzorem świętego Jana Pawła II. Pamiętajmy, że każda góra to pewnego rodzaju symbol bliskości z Panem Bogiem i Jego kontaktu z Nim. Niech ten Boże błogosławieństwo właśnie wspiera nas. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech prawdą dzieje.